no jesteśmy teatrem, który jest przyzwyczajony, który był postrzegany zawsze jako teatr dla dzieci, więc oczekiwania się przede wszystkim od nauczycieli. I szanując ich oczekiwania, myśmy też wiedzieli, że, to nie, że nie tylko na nie jesteśmy powołani do tego, żeby odpowiadać. Wiedzieliśmy, że tak naprawdę to, znaczy naszym adresatem jest tak naprawdę widz, a nie osoba, która przyprowadza widza do teatru. Najważniejsze jest to, że dzieciaki, które nie mogą do nas przyjeżdżać, bo jest zadaneko gdzieś tam funkcjonują, czyli to, co jest sednem tego projektu, który proponuje Instytut Teatralny, wydawało nam się, że to też jest super istotne, że możemy trafić do dzieci, które, dla których to będzie po prostu odkryciem. Skoro nie masz ani mamy, ani taty, którzy mogliby się tobą opiekować. No to właśnie w nocy robi się bardzo smutne. Ja bym powiedziała, że ona jest niegrzeczna, ale że jest dobra, no. Aczkolwiek nie wiem, czy ostatnio trochę nie za dużo tej niegrzeczności. To jest takie sprytne dziecko, do rany przy łóżku kochane, ale ma po prostu swoje za uszami. Jest bardziej chłopczarą niż dziewczynką, to na pewno, bo lubi się upierniczyć błotem i w ogóle robić żarty. Ale no, myślę, że to taka dziewczynka o dobrym sercu, która bardzo chciałaby jakby być blisko, no blisko kogoś po prostu. Ani mamy, ani taty. Tata gdzieś tam się pojawia na chwilę, pewnie później znowu znika. A myślę, że można byłoby to przełożyć na nasze jakby realia i na to, że często rzeczywiście jest mama, tata jest gdzieś zarabiając pieniądze, albo w ogóle gdzieś mamy też nie ma, bo jest od rana do nocy w pracy i to się bardzo zapamiętuje. Przez to, że właśnie dzieciaki przychodzą ze starszymi od siebie i z rodzicami, i z dziadkami, i z wujkami, no to może gdzieś tam na tych właśnie starszych też to podziała trochę. To co jest w projekcie Pipi tutaj jakoś tam widoczne, to jest to, że spotkania z ludźmi o bardzo różnym obszarze działania scenicznego, czyli na przykład z cyrkowcami, czy to, co robimy z tancerzami, tak naprawdę pootwierało głowę na to, jakie możliwości się tak naprawdę scena dają. O wiele praktycznie sami. Moja babcia miała kiedyś służącą imieniem Marię. Ja w ogóle nie wiedziałam, kim jest pan Janusz. A chociaż jeździł z nami od początku chyba. Od 3 lat z nami jeździ. I właśnie dowiedzieliśmy się, bo pewnego razu właśnie byliśmy w jakiejś takiej agroturystyce i było ciepło. Wszyscy wylegli na dwór. Tam się opalaliśmy, skakaliśmy na batucie. Właśnie Mateusz sobie ćwiczył i leżały jego piłki. I pan Janusz wziął i zaczął mi żonglować. Ja tak mówię w ogóle, co? I tak naprawdę zapytałam się Konrada i on powiedział, że jest właśnie właścicielem tego cyrku i że to bojaro i tak dalej, o czym ja kompletnie nie miałam pojęcia. No i wtedy się dowiedziałam. I w 2010 roku zakończyliśmy działalność cyrku Bojaro. I powolutku, sukcesywnie pozbywaliśmy się tego, co po tym cyrku nam zostało. I tak się złożyło, że akurat namiot był moją własnością, moim wkładem w to przedsięwzięcie. Po udaniu ogłoszenia, po kilku rozmowach, dotarła do mnie informacja, że Instytut Teatralny wpadł na super pomysł nabycia namiotu celem takich produkcji, jakie teraz tutaj się nam udaje robić. No i tym sposobem Instytut Teatralny stał się właścicielem do niedawna mojego namiotu, którego dnia dostałem telefon od Justyny Czarnoty, czy nie chciałbym poprowadzić prac związanych z montażem, demontażem namiotu. I mówię, dobra, w porządku. Mam takie poczucie, że jesteśmy zespołem ludzi, którzy są w stanie sobie zaufać na scenie i mam takie poczucie, że tutaj nie mamy obaw co do swoich intencji. Tutaj chyba się dosyć dobrze rozumiemy, tak, jeśli chodzi o scenę. Mam takie przekonanie, że projekt, w którym spędzamy ze sobą dzień w dzień,
po kilkanaście godzin, grając spektakle, robiąc razem warsztaty, chodząc razem na spacery, siedząc razem przy stole i tak dalej, że to jest coś, co, co pomaga nam bardzo konsolidować to. Wykonując ten zawód w cyrku, w zasadzie z tego cyrku rzadko kiedy wychodzimy. Mieszkamy na miejscu, nasze dzieci bawią się w cyrk. To jest właśnie dziwne, ale ja nigdy nie wiedziałem, że moja córka bawiła się w coś innego. Oni zawsze bawili się w program cyrkowy, który ich rodzice wykonywali. Cyrk to jest taki zawód, który no nie wymaga książek. Uczymy się nie poprzez pochłanianie informacji zawartych w podręczniku, tylko poprzez kontakt mistrza z uczniem. Wtedy są najszybsze efekty, najlepsze efekty i jest to metoda sprawdzona na całym świecie. Do dzisiaj starsze panie w Mongolii, które uprawiały kontorsjonistykę, wysyłają w świat, że tak powiem, dziesiątki młodych dziewczyn, które robią to być może lepiej niż one kiedyś robiły. Ja w ogóle, jak byłam malutka, to zawsze to było moje największe marzenie, żeby właśnie występować w cyrku, w takim prawdziwym cyrku. To w sumie jest prawdziwy cyrk. Ale właśnie zawsze, bo ja się generalnie nigdy niczego nie bałam, nie skręciłam tego słupa. I wtedy już zaczęłam trochę uważać na takie różne wygibasy, ale jak byłam mała, to potrafiłam skakać po prostu z dachu na dach. I wszyscy zawsze się śmiali, że będę w cyrku. Ja bardzo chciałam, więc spełniło mi się moje marzenie.